Dzień dobry Państwu. Mercedes GLE 400 2019 w czarnym kolorze lakieru Obsidian Black, w pełnym pakiecie AMG zewnętrznym. Samochód skonfigurowany na niemal 480 tysięcy złotych. Bardzo bogata opcja wyposażenia, a przebieg to jedyne 9 tysięcy kilometrów, nawet niecałe, 8700 bodajże. Także samochód jest niemal nowy. Zewnętrzny pakiet chrom. Alufelgi 20-calowe AMG, sportowy układ hamulcowy, mocno przyciemnione szyby boczne, absolutnie piękna konfiguracja. Jeżeli zaś chodzi o silnik, jeżeli chodzi o jednostki benzynowe, jest to najbardziej polecany, najlepszy silnik benzynowy występujący w tej generacji GLE. 333 konie mechaniczne, 3 litry pojemności, bardzo wysoka kultura pracy, rozsądne spalanie, bardzo ciekawy dźwięk również. Chromowane relingi, chromowane listwy szyb, chromowane klamki zewnętrzne, komfortowy bezkluczykowy dostęp. Zatem otwieramy i zamykamy samochód poprzez dotyk klamki. Lusterka są elektrycznie składane, rozkładane. Wystarczy, że samochód zamkniemy, one się same składają. Lusterka także mają funkcję podświetlania LED-owego. Klamki również. Czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu. Także asystent parkowania aktywny, czyli samochód sam nam wjedzie i wyjedzie z miejsca parkingowego. Tylne reflektory LED. Napęd to oczywiście 4MATIC. Tylna klapa otwierana elektrycznie z funkcją także komfortowego dostępu. Bagażnik, jak to w GLE, jest potężny. Zapasowe koło dojazdowe. Tylna kanapa jest składana. Również mamy przygotowanie do montażu haka holowniczego. Podwójne końcówki układu wydechowego, chromowane AMG. A teraz przejdźmy do wnętrza. Wnętrze to kompozycja czerni. Przepraszam. Praktycznie wszystko mamy w ciemnych, stonowanych barwach. Tapicerka skórzana, ekologiczna, w kolorze czarnym, z białą nicią, z białym ściegiem. Również elektryczny dach panoramiczny. Raz jeszcze przypomnę, że auto jest bardzo, bardzo bogato skonfigurowane. Jest to jeden z lepiej wyposażonych Mercedesów GLE, które mieliśmy w ofercie. Progi wejściowe są podświetlane z logiem Mercedes-Benz. Na progach, co ciekawe, jeszcze są fabryczne folie, niezrywane od nowości. Poczki drzwi także są obszyte skórą. Pamięć ustawień, pełna oczywiście regulacja foteli, pamięć ustawień zarówno po stronie kierowcy, jak i po stronie pasażera. Nagłośnienie to Harman Kardon Premium, elektrycznie składana lusterka, o których już wspominałem wcześniej. Również tylną klapę bagażnika możemy otworzyć zdalnie i zamknąć z wnętrza pojazdu, także z pilota. Fotele są naturalnie pompowane. Przejdźmy dalej. Kierownica jest
elektrycznie regulowana we wszystkich płaszczyznach. Mało tego, jest nawet podgrzewana elektrycznie. Aktywny tempomat, Distronic Plus z funkcją utrzymania odległości od samochodu poprzedzającego. Asystent martwego pola, o właśnie tamten trójkącik w lusterku, który ostrzeże nas przed zbyt szybkim zbliżaniem się, przed zmianą pasa ruchu, gdy jest zajęty pas ruchu sąsiadujący. Bardzo ważnym elementem wyposażenia jest także pneumatyczne zawieszenie ze zmiennymi trybami jazdy, indywidual, sport, komfort, również tryb jazdy po nawierzchni śliskiej, tryb jazdy terenowy, łopatki zmiany biegów, także wbudowany pilot pod lusterkiem do, nie wiem czy uda mi się uchwycić, jest do otwierania bram garażowych lub wjazdowych, zintegrowane połączenie alarmowe SOS, przyciski łączące nas z serwisem i przycisk informacyjny. Przejdźmy jeszcze na kabinę pasażera, na kabinę od strony pasażera. O właśnie. Bardzo ładne zestawienie, stonowane, wszystko w czerni. System nawigacyjny to Command Online, czyli najbardziej rozbudowana jednostka, jaką znajdziemy w Mercedesie GLE. Oczywiście nawigacja, Command w języku polskim, z polskim lektorem, podgrzewane fotele, naturalnie automatyczna klimatyzacja. Także bardzo ważny element wyposażenia. Keyless go, czyli bezkluczykowe odpalanie, to jedno. Natomiast bardzo ważnym elementem wyposażenia są uchwyty na kubki, które są, proszę zwrócić uwagę, schładzane i podgrzewane. Zatem w zależności od tego, czy chcemy podgrzać napój, świeci się tutaj światło czerwone lub świeci się światło niebieskie. I rzeczywiście te metalowe boki uchwytów bardzo mocno potrafią nam się schłodzić, oszoronić wręcz i podgrzać. Także to jest dosyć ciekawy element wyposażenia. Naturalnie dwa gniazda USB w podłokietniku. Całe wnętrze posiada system ambientowego oświetlenia z możliwością wyboru koloru i natężenia. Ale to oczywiście najlepiej widoczne jest wieczorem bądź w nocy. Tylna kanapa, jak to w GLE, jest przestronna, szeroka. Również oparcia są regulowane. Uchwyty na foteliki dziecięce Isofix. Także przestrzeń pod nogami posiada dodatkowe oświetlenie, dywaniki gumowe. Tylna kanapa, co bardzo istotne, jest również podgrzewana i posiada odrębną klimatyzację. Czarna podsufitka z Alcantary. Dach oczywiście jest elektrycznie uchylny i otwierany. Piękne brzmienie motoru, bardzo wysoka kultura pracy jednostki. Jeszcze raz powtórzę, że moim zdaniem, a Mercedesów GLE przerobiliśmy już naprawdę sporo i mam prawo się wypowiadać w tej kwestii, ten silnik, czyli 400, to najlepsza jednostka, jaką znajdziemy w tym samochodzie. Bardzo wysoka kultura pracy, świetne osiągi, doskonałe brzmienie. Przede wszystkim motor jest bezawaryjny. Jest pozbawiony tych wad, które na przykład występowały w wersji 367-konnej z silnikiem 3,5-litrowym. Także ten silnik jest naprawdę doskonały. Zmienne tryby jazdy, o których wspominałem wcześniej.
czyli indywidual, sportowy, komfortowy tryb jazdy na nawierzchni śliskiej i tryb jazdy offroadowej. Także całe zawieszenie mamy elektrycznie regulowane, może być komfortowe, czyli miękkie, lub sportowe, czyli twarde. Zawieszenie jest pneumatyczne, unoszone. W tym momencie nam się unosi po naciśnięciu przycisku. Także kompresor zaraz nam samochód dźwignie do góry. Jeszcze zaprezentuję Państwu, jak prezentuje się właśnie uniesiony przebieg 8400 km. Aktywny tempomat Distronic Plus, o którym wspominałem. I jeszcze bardzo istotny element, oczywiście Bluetooth, wszelkiego rodzaju udogodnienia typu na przykład Android Auto, Apple CarPlay, to również w tym samochodzie znajdziemy. Z asystentów mamy asystent układu kierowniczego, zatem samochód sam nam będzie poruszać się po pasie ruchu w połączeniu z aktywnym tempomatem. Mamy asystent hamowania, który wyhamuje przed kolizją. Mamy asystent wspomagania koncentracji, asystent kąta martwego w lusterkach i asystent zmiany pasa ruchu adaptacyjny. Także jeżeli chodzi o asystentów, systemy wspomagające, asystujące, jest tutaj komplet. Nie brakuje niczego. Oczywiście duża nawigacja Command Online, o której wspomniałem wcześniej, która w konfiguratorze kosztuje 13 tysięcy złotych. Bardzo fajny dodatek. Oświetlenie ułatwiające odnajdywanie. Również mamy wbudowany jonizator powietrza, który odświeża nam zarówno zapach, jak i jakość powietrza. Oświetlenie ambientowe, też wspomniane przeze mnie wcześniej. Także tutaj są dodatkowe ustawienia. Naturalnie tutaj jest touchpad dotykowy. Za jego pomocą możemy obsługiwać również ekran i system. Wystarczy, że przejedziemy po nim palcem. Myślę, że prezentacja zbliża się powoli do końca. Chyba ująłem wszystkie najistotniejsze elementy wyposażenia. Przednie reflektory to oczywiście reflektory Full LED ILS, czyli oświetlenie inteligentne LEDowe, niezależne. Zatem na bazie tych dwóch kamer tutaj u góry na szybie samochód sam nam będzie oświetlać całą drogę, pozostając w trybie świateł drogowych, i będzie tak zsuwać, rozsuwać światła, by nie oślepiały naturalnie jadących z naprzeciwka samochodów. Zatem podsumowując, Mercedes GLE 400, 333 konie mechaniczne, 2019, przebieg samochodu to 8400 km, auto jest niemal nowe w tym momencie. O właśnie, mamy samochód podniesiony, także prześwit się zwiększył znacznie. Stan samochodu jest niemal fabryczny, auto pozbawione jest jakichkolwiek zarysowań, zadrapań. Lakier jest perfekcyjnej kondycji. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do zakupu. Warto. Na sam koniec chciałbym jeszcze wspomnieć, iż samochód jest wyposażony także w system kamer 360 stopni, obejmujący kamerę cofania, kamerę przednią, kamery boczne, i można te kamery oczywiście w dowolny sposób zmieniać, również widok na hak holowniczy, widok na maskę z góry, widok przedni, widok tylni. Jest tych kamer tutaj całe mnóstwo.